Hejka, słuchajcie, ja nawet nie wychodzę dalej, bo mam około 40 stopni, ale już jesteśmy. Uwaga, pewnie za mną nie będzie widać zamku. Trochę widać. Jesteśmy w Krakowie. Także zapraszam na drugą część naszej wycieczki. Bardzo, bardzo serdecznie. 40 stopni, wachlarz. Stoimy w miejscu i czekamy na obiad. Jestem, słuchajcie, górką, tam. Idziemy teraz do katedry, tam nie można zdjęć robić, także się wyłączam na chwilę. Znajdujemy się w dziedzińcu Zamku Królewskiego w Krakowie i widzicie za mną krużgan. Pani coś jeszcze doda? Tak, ja bym tego pojęcia nie mam, w którym miejscu jest to miejsce mocy tutaj. No właśnie. Nigdy nie wiedziałam, ale jak nas czepnie, to będziemy wiedziała. Idziemy tam? Będą nam krzyczeć. No, ja też. Ej, po prostu się spytaj. Może wie? Bo to ma być przy kaplicy. Mhm. Od strony zewnętrznej, także chyba tutaj. A jeszcze nas szczepnie. To nie działa, jak nie działa, czy przecież to nie jest. Fuh. Incepcja. Incepcja. Na środku Zamku Królewskiego. Idziemy do trzepnięcia. Idziemy tak powolutku, bo my się boimy pani przewodnik, bo pani przewodnik nas krzyczała w katedrze. Razem, grupa. Razem.
A my chcemy pozwiedzać po swojemu. Nikt tego nie tłumaczy, co? Idziemy. Miejscówka mocy. Idziemy z powrotem. I to nie jest śmieszne. Następnym razem biorę kijka selfiaka. Muszę przepuścić dzieciaki, bo znowu będą wskakiwać w kadry jak zwykle. No znowu coś mówimy. Pani przewodnik jest straszny. Kazali mi sfotografować smoki, ale mam słońce. Dobra. Słuchajcie, macie żygacze. O, proszę bardzo. No i co? Jesteśmy na dziedzińcu. I... kaplica wyzłocona faktycznie. Powiem wam tak, że główny dziedziniec oprócz tego zamkowego też jest zacny. Bardzo ładnie to wygląda. W Krakowie to już chyba większość z nas była. Natomiast za każdym razem podoba mi się prawie tak samo. O, porobię sobie zdjęć. Mamy trochę czasu. Dzieciaki idą do toalety, więc idę sobie porobić selfiaki. Opuszczamy najwyższy punkt wzgórza i lecimy pewnie do punktu widokowego, także panoramy wam też pokażę. Co te ogrody takie biedne? Matko, zawsze tu tyle kwiatów było. Ale jaja. Ale ty, ale wiesz, ile tu kwiatów kiedyś było, a teraz to jest jakaś popierdółka? Przecież to normalnie szok. Ja ci pokażę zdjęcia z jakiegoś tam roku. A chyba tną budżet. Ale bardzo ładnie. Przyjedziemy. Pięknie jest, zjedziemy się do, bo ja też lubię takie przejścia. Zacne są. O, kawałek studni. Chyba już bardzo wszystko obrośnięte bluszczem. I idziemy na punkt widokowy. No właśnie. A ja mi mówiłam, że idziemy na punkt widokowy. I tam kopiec kościuszki, tylko czy nie zarosło. Ale zaraz będziemy. O, tu masz. Zobaczcie. Pędzimy. Pędzimy, ja bym tu nogę skręciła. Nawet na punkt widokowy się nie zatrzymamy, tylko zapierdzielamy w dół. Świetnie. Najlepsze miejsce ever. Come on. Wiesz co? Chodź. Nawet mowy nie ma, bo się pani spiesza. Tutaj po prostu Wisła. A tu Wisła. U podnóża teatr. No. A tu całe wzgórze wawelskie, katedra. No, trudno, najwyżej będą na nas czekać, nie? Nie ma mowy, żeby to opuścić. Ej, tam u góry jest ten punkt widokowy? Nie. To nam opuściła najlepsze. Nie, najlepiej brzydki most, jak tam mamy piękną Wisłę. Trochę pod słońce, ale co tam. Schodzimy. Nie schodzimy tym razem jamą, bo ja wam kiedyś jamę pokazywałam chyba. Tylko normalnie. O, zobaczcie, jakie schudki na wieżę. Tryb. Ja tu mam takie zdjęcie, jak miałam 16 lat, jak tu przyjechałam. Leżę na tym kamieniu właśnie pod tą wieżą, żeby ją uchwycić. Ale teraz są szerokokątowe obiektywy. To nie stary czas. I dalej mamy trochę z górki. O, ja tu kiedyś parkowałam. Dobrze wiedzieć, że tu jest parking. Chcę przypomnieć. Bo to zawsze ważne. Jak się przyjeżdża samochodem, żeby samemu pewne rzeczy pooglądać. Wychodzimy przez bramę, proszę bardzo. Trochę cienia będzie. Wiecie, jest 40 stopni, nie żebym narzekała. Dobrze, w ogóle sprzęt chodzi, jak na Saharze. A tam zawsze takie były te kółeczka. Gdzie jesteś, kółeczko? Tu. Nie ma kółeczka. Tu. To lubię. No i moi kochani, zbliżamy. No. Zbliżamy się do smoka. Co jakiś czas zioniowiem, ale nie wiem, czy teraz nie trzeba płacić za to zionianie. Że tak to wygląda. Właściwie to tam rację zasiadam. Też przecież mogę nagrać skąd bądź. O, proszę bardzo, wcale to nie jest zły widok. O kurz. Przepraszam za słowo, ale auć. No i jesteśmy bez grama wiatru. Zmierzamy w kierunku rynku głównego w Krakowie i zatrzymaliśmy się, ale następuje wielkopomna chwila, już widać sukiennice, także
wkraczamy na rynek główny w Krakowie, gdzie zapewne nie będzie chłodniej. Pokazać widok starego miasta. Cudny. Wkraczamy, moi kochani, do środka sukiennic. Będziemy je przemierzać bardzo szybko, ale sobie zobaczcie, jakiego rodzaju ludowe chińszczyzny, ludowe towary tutaj istnieją. Ja pójdę może jakoś tak, żeby załapać to wszystko. Pamiętam, że u nas były bardzo niedostępne takie skórzane torby. To ja sobie taką skórzaną torbę zakupiłam. No ale teraz większość, bądźmy szczerzy, wyroby, a to wszystko lekko chińskie. Dużo bursztynu, tak jakby bursztyn był... Tak, bursztynu jest mnóstwo. Tak jakby bursztyn był tutaj, ale to nieprawda. I nad morzem jest tańszy bursztyn. Chociaż to też zależy może jak się tam... Same sukience są ładne. Tutaj macie herby. Łask też był, ale łódź jest. O, akurat trafiliśmy. No, dokładnie tak. Przewiew, klimatyzacja i lecimy dalej z wycieczką. Pięknie to wszystko wygląda, ale zawsze jak się samemu przyjeżdża, to naprawdę można 2 godziny kram po kramie sobie pooglądać. Nikt się nie śpieszy. Polecam poza sezonem. Ceny są różne, słuchajcie, naprawdę wcale nie są czasem jakieś wybujałe, czasem bardzo, jak wszędzie należy popatrzeć. No, czyli środek sukiennic jest zaliczony, skóry już bardzo mało, jedne torby, jak też chińskie. No, trochę tych jednak krakowskich też jest tam z boku, spoko. Dobra, bo gdzieś idziemy w kurtynę wodną podobno. Czy ja mam ten aparat wodoodporny? Też nie wiem. Nie pamiętam, idę na kurtynę wodną, chowam aparat, tam jest. Jeśli wiecie, co chcę powiedzieć. Kwiaciarki, aktualnie w sumie pozamykane. I zastanawiam się, co zrobili za paskudkę tutaj udającą Louvre. No, piramida, gołąbki. Dobrze, że fontanna to zawsze trochę ochłodzi. Ludzie sobie siedzą w fontannie. Wcale się nie dziwię. No i mnóstwo gołąbków. O, tu macie pozostałości kwiaciarek. Pomnik Meckiewicza. Dobrze mówię? Nie pomyliłam miast? Nie, chyba nie. I bijemy hejną. Pani nas podobno prowadzi gdzieś w cień, ale jakoś nie chce mi się w to uwierzyć. Trochę jesteśmy późno, to może nawet jest trochę mało ludzi. O, proszę, jakiś z Kozara, Hard Rock Cafe. Znamy tę nazwę, oglądała się YouTube. Raz w życiu może zażyłam, nieważne. Wianuszki z kwiatów po 30 zł, Chińczyku po 3. Ale to wiecie, wszystko musi mieć swoje ręce i nogi. Również ceny na krakowskim rynku. Z placu Mariackiego. Idziemy wprost na
bramę floriańską, dobrze mówię? A potem za nią Barbakan. Ulicą Floriańską. I dochodzimy do bramy floriańskiej. Święty Florian, patron strażaków. I chciałam zobaczyć, czy będą obrazy. I są, ale jeszcze tylko kawałek. Większość jest, widzę, pościągana po prostu. Ale nic, to sobie zobaczymy, jak to wygląda. Słońce to słońce. Ale zawsze. Taki to klimat Krakowa, tylko że pójdę z tamtej strony, żeby było lepiej widać zwyczajnie. Może Dorotę złapię? To tam poszła. Dobra. I będzie walka ze słońcem. O, tu lepiej widać. Proszę bardzo. Aha, mamy kurtynę wodną. Teraz tam chyba pójdziemy. I proszę bardzo. Tylko kawałek został. Ale to nic, bo i tak dobrze to wygląda. Normalnie powinny być całe mury. Idę zobaczyć, gdzie jest Dorota. No i mamy Floriańską od tej lepszej strony. Zresztą fajnie wygląda, mi się wydaje. Dorota jest. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz i zaczarowany koń. Ślicznie.